wystartują. Nurgeronette. Dobrze. Ruszyły! Świetny start, ależ tam się tasują, zmieniają pozycjami. Tam Freda na czele, blisko Encantado. Encantado jest piruwiata. Ech, Avira w końcu prowadzi. Na drugiej pozycji galopuje. O, tam Esma poszła do przodu oraz bardzo blisko jest Freda. To jest taka czołówka z trzech koni. Poprawiła Evilla na ostatniej pozycji Nurgeronette. Trzecia od końca galopuje Kobra. Stawka galopuje mocno rozciągnięta. Na pierwszej pozycji w tej chwili jest Freda. Na drugiej Ech Avira. Na trzeciej pozycji Pirueta, na czwartej Esma, na piątej Evilla, na szóstej Dardanella i 1000 metrów do celownika. Za Dardanellą finiszuje Encantada oraz Ganima. Na około 700 metrów przed celownikiem na czele jest w tej chwili Freda. Freda tam cały czas na czele. Ech Avira bardzo blisko, Pirueta również. Tam mocno poprawiła Dardanella, ale wszystko bardzo, bardzo blisko. 7 Eteryka tylko zdecydowanie na ostatniej pozycji. I za chwilę wyjście na prostą. O, ależ mocno wyłamała Kobra. Kobra wyłamała. Prowadzi nadal Freda. Freda, ale tam do finiszu przygotowuje się kilka klaczy. Tam znalazła przejście i bardzo dobrze galopuje Dardanella. Polem wyłamująca Kobra na około 250 metrów przed celownikiem. Kobra oraz Dardanella i Pajera. Taka jest czołówka. I Nurgeronette te cztery klacze walczą o zwycięstwo. Odpadła Dardanella. Finiszuje doskonale Nurgeronette i jeszcze tu po zewnętrznej Kobra i Kobra wygrywa na drugiej pozycji Nurgeronette, a na trzecim miejscu Pajera.